Rano po ślubie Tadzia i Bożenki. Lucy budzi się. Zauważa, że nie ma przy niej Arka. Jest tym faktem trochę zaniepokojona, ponieważ dziś ma wolne w pracy, więc powinien jeszcze spać. Szczególnie, iż wrócili dość późno z wesela. Szuka go po pokojach na górze, lecz nigdzie go nie ma. Schodzi na dół i zauważa w salonie na kanapie śpiącego chłopaka. Lucy odetchnęła z ulgą. Jest przekonana, że właśnie tam zasnął jej mąż, więc kładzie się i przytula się do niego. W tym samym momencie Arek wraz z narzeczoną Juska wraca do domu. Przyłapują ich na gorącym uczynku. Chłopak nie wierzy w to, co właśnie widzi. Jest wściekły na swoją żonę. Uważa, że po raz drugi zdradziła go z rybiarzem. Lucy wraz z Juskiem próbują się im tłumaczyć, lecz oni nie mają zamiaru ich słuchać. Przecież doskonale widzieli, co robili. Wściekły Arek ma już tego serdecznie dość. Oznajmia Lucy, że już od bardzo dawna nie jest nią szczęśliwy. Potrzebuje przestrzeni, którą ciągle mu zabiera. Oraz dziękuję jej za to, w jaki sposób mu się odpłaca. Za to wszystko, co dla niej zrobił. Chłopak nie wytrzyma w domu rodziny Prusów ani minuty dłużej. Decyduje się wyprowadzić stamtąd jak najszybciej i jak najdalej od niewiernej żony. Jeszcze nie wie, gdzie się zatrzyma, aczkolwiek teraz to najmniejszy jego problem. Ten wątek ala zdrady jest tak naciągany, że trudno uwierzyć w to wszystko, co tam się właśnie wydarzyło. Przecież jak Lucy mogła pomylić, chłopa 1,70 m w kapeluszu, z chłopem, co mierzy ponad 1,80 m. W dodatku Arek jest przypakowany, a Józek przy nim to takie chucherko. Naprawdę trzeba być geniuszem, nie znać twojego męża oraz budowy jego ciała. Żeby nie było, wtedy gdy wchodziła mu do łóżka, było jasno, co zresztą widzicie na tym zdjęciu, a że chłop obrócił się w stronę oparcia. To niczego nie zmienia. Zresztą po samej fryzurze mogła go rozpoznać, bo gdy zobaczyłem to zdjęcie na Facebooku 19+, które tutaj widzicie, od razu wiedziałem, że tam nie leży Brzozowski, a właśnie Józek. Ja kompletnie Arkowi się nie dziwię, iż jest przekonany, że Lucy go zdradziła. Co miał sobie pomyśleć, jak ją zobaczył z panem Rybką w jednym łóżku. Już raz go zdradziła, także mogła i drugi. On doskonale wie, na co stać jego w cudzysłowie wspaniałą żonę. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz drugi raz, a przypnę ci serduszko i podyskutujmy o tym w komentarzu. Czy Arek dobrze postąpił?